Cześć wszystkim, z tej strony Jimmy i dzisiaj Wam chciałbym przedstawić kilka informacji na temat nowego projektu The Hunter Primal, który od około 2 tygodni krąży po sieci. O co ogólnie chodzi, o co jest tyle szumu? Jeżeli się nie zorientowaliście, to jakieś 2 tygodnie temu The Hunter w status update'cie, w sumie w formie status update'u, zaprezentowało nam informację o tym, że pracowali przez ostatni okres nad nowym projektem The Hunter Primal. Primal, ponieważ gracz będzie musiał się wcielić w myśliwego, który będzie musiał przetrwać w erze jurajskiej czy kredzie. Oczywiście, skoro jest era jurajska, to będą nam towarzyszyć bardzo niebezpieczne drapieżniki, czyli dinozaury. A co ze wszystkim chodzi? Dlaczego jest tyle szumu? No, najwięcej sprzeczności jest przy tym, że skoro ten projekt będzie bardzo opłacalny, to zrezygnują z The Hunter i pójdą w stronę dinozaurów. No, ale jednak nie. Twórcy właśnie zauważyli, znaczy twórcy Expansive World, czyli firma, która teraz zajmuje się tworzenie nowości do The Hunter od jakiegoś czasu, jest jej właścicielem tej gry. Jest to firma dziecko Avalanche Studios. Napisała, że kilku z ich stażystów pod że opieką ich kolegów właśnie z Avalanche Studios, czyli firmy, która zajmuje się takimi produkcjami jak Just Cause, Just Cause 2 czy Renegade Ops, pracowała czas nad projektem właśnie o dinozaurach. Jak może pamiętacie, rok temu była sytuacja, że było łamanie na stronę i ktoś zamieścił zdjęcie dinozaura w przedmiotach i nowościach. No i był wielki szum, że ojeju, dlaczego nie zrobicie, tak fajnie by było zapolować na dinozaury, no i w ogóle super ekstra. No i patrzcie, minął rok, no i może stwierdzili, że jest na to popyt, było pełno chętnych, no to zrobimy sobie takie coś, tak, stworzymy taką grę, ale musimy jednocześnie rozwijać The Hunter, ponieważ no musimy zarobić na utrzymanie firmy. No i oto jutro mamy 15 grudnia, jutro wychodzi gra w trybie wczesnego dostępu. Cena jest niestety nieznana, a bardzo mnie to interesuje, ponieważ mam nadzieję, że pójdą w jakiś rozsądek i dadzą cenę między 5 a 20 dolarów, gdyż nie wyobrażam sobie, żeby płacić za to więcej, skoro to jest po prostu gra dziecko. Jeszcze nie jest za bardzo odsunięta, no do tego dojdziemy na końcu. No i wątpliwości, wszędzie wątpliwości, że no odejdą od tego, no od The Hunter naszego klasycznego nie odejdą. Ale The Hunter Primal również będzie rozwijany, o czym napisali w artykule. Tak więc przejdźmy do samego zamysłu The Hunter Primal. No, odchodzi on od The Hunter z stylu gry, może nie aż tak bardzo, ale jednak się różnią. Ogólnie ta gra będzie polegała bardziej na przetrwaniu, czyli survivalu, niż na polowaniu na zwierzęta. Oczywiście będzie dostępny tryb wieloosobowy i to aż do 16 graczy, czyli to 2 razy więcej niż w The Hunter. I co dalej? Co dalej? Co mam wam powiedzieć? No, wszyscy widzieli, że są 3 gatunki dinozaurów, tak? Będzie Tyrannosaurus Rex, Ultra Raptor i Triceratops. Na wszystkie gatunki będziemy mogli zaplować. Jednak, jak to twórcy zauważyli, na tyranozaura lepiej samemu nie iść, czyli zapolować w grupie, czyli w trupie multiplayer, na ultraraptory, czyli które będą polować zazwyczaj na nas w grupach, no i triceratopsy, czyli który nie zaatakuje nas, dopóki nie postawimy go pod ścianą. Ale odejdźmy w ogóle od tematu rozgrywki i przeczytajmy, o czym nam napisali. Pierwsza informacja, jaka jest, to pamiętajcie, gra jest w trybie wczesnego dostępu. Pełna gra zostanie wypuszczona prawdopodobnie na początku marca 2015 roku. Podczas trwania wczesnego dostępu wydamy nowe aktualizacje oparte na potrzebach społeczności.
Podczas wczesnego dostępu mają zamiar wprowadzić wiele poprawek, zbalansowania i optymalizacji gry, dwa nowe gatunki dinozaurów i zoptymalizować mechanizm rozgrywki PvP, czyli multiplayer. Wprowadzą kilka języków, czyli prawdopodobnie będzie wprowadzony język polski, więc zapewne ja będę go tłumaczył, oraz wprowadzą więcej broni, czyli będzie ulepszony ekwipunek. System zarabiania w grze. W grze gracz będzie miał możliwość zarobienia waluty, czyli pieniążków, jeszcze nie wiem jaki tam będzie system, poprzez polowanie na dinozaury oraz osiąganie, odblokowanie osiągnięć, które pomogą nam odblokować zarówno nowe bronie w sklepie przed wejściem do świata ponownie. Również będzie takie coś jak Player HP system, czyli system zdobywania doświadczenia, punktów doświadczenia, i że jest napisane, że player, czyli gracz, będzie zdobywał doświadczenie poprzez polowanie na dinozaury oraz odblokowywanie osiągnięć, czyli tak samo jak zarabia się walutę. I że tak powiem, im wyższe mamy doświadczenie, tym lepszy sprzęt odblokowujemy do kupienia, czyli zarabiamy pieniążki, dzięki którym możemy kupić lepszą broń, ale również musimy odblokować tą broń poprzez dość wysokie doświadczenie. Czyli możemy powiedzieć, że to jest coś w stylu Cabela z Big Game Hunter lub gry DayZ. Również jest, że tak powiem, podkreślone, że gra nie będzie zawierać żadnych mikrotransaction, czyli nie będzie żadnych mikropłatności, takich jak w The Hunter, czyli emsy i tak dalej. Wszystko będzie można kupić w grze za walutę zarobioną w grze. I teraz przejdźmy może jeszcze do ceny. Jest napisana taka informacja, że gra na wczesnym dostępie będzie miała niższą cenę niż po wypuszczeniu w marcu, czyli jeżeli macie zamiar pograć w tą grę, to lepiej kupić ją teraz niż później w marcu, ponieważ będzie nieco niższa cena. Tryby gry. Oczywiście gra będzie wspierała zarówno tryb jednoosobowy, jak i wieloosobowy do 16 graczy. Twórca serwera może dostosować serwer do swoich potrzeb, czyli może włączyć go albo wyłączyć i założyć hasło, czyli zrobić serwer prywatny. Świat gry to będzie dość duży, podobny do chyba Just Cause, nie chcę was skłamać. 24 km kwadratowe, tak? Czyli jest bazowany na ekosystemie z ery jurajskiej. No i będzie miała, jak wiadomo, kilka ekosystemów. No i jak widzieliście może już teraz, jeżeli nie, to link macie poniżej, albo nawet puszczę go za chwilę i będziecie mogli jednocześnie mnie słuchać i oglądać trailer. Zauważycie, że jest właśnie zróżnicowany ekosystem, jest dużo roślin z ery epoki jurajskiej, epoki ery i z ery kredy, epoki kredy, tak? No ludzie sądzą, że mają dość dużo informacji na ten temat, na tych epok, ale no wiecie, to było dawno temu, nie mieliśmy takiego sprzętu, nikt tam nie wie jak by wyglądało naprawdę. No i teraz chyba najważniejsza taka opcja, czyli opcja rozgrywki, czyli survival. I czytamy. Gracz startuje z bardzo ograniczonym ekwipunkiem, czyli na początku rozgrywki musi zastanowić się, w jaki sposób będzie prowadził rozgrywkę, tak żeby nie został pożarty przez po prostu drapieżniki większe i skuteczniejsze od niego. Wyposażenie możemy znaleźć w skrzyniach, które są rozrzucane po całej wyspie. Im większa skrzynia, tym lepsze wyposażenie. Oczywiście, co jest zupełną nowością, jeżeli tak popatrzymy na The Hunter, tego nie było. Gracz będzie mógł się wymieniać przedmiotami z kolegą, czyli jeżeli nasz, załóżmy, przyjaciel na serwerze ma jakąś broń, a mam do niej amunicję, możemy się z nią, nim, możemy mu ją dać po prostu.
No i jest jeszcze taka ciekawa opcja, używanie przedmiotów w grze. Będziemy mogli znaleźć w grze, w świecie gry, tak, w całej mapie, różne przedmioty, które będą mogły być podniesione przez nas, takie jak kamienie, które możemy użyć do odwabienia dinozaurów od naszej osoby, od naszego gracza, tak, żeby nas nie zjadła. Oczywiście, jeżeli mamy już mało życia, możemy zjeść grzyba lub jajko dinozaura. Ale niestety niektóre mają skutki uboczne, czyli załóżmy, że z jakiegoś muchomora czy grzyba będzie nam po prostu zamazywało ekran. Możemy tak założyć, ale zobaczymy, jak wyjdzie to w praniu, czyli jutro myślę, że nagram pierwszy film. I oczywiście, jak to jest właśnie największe podobieństwo Daisy, czyli cały ekwipunek, który zebraliśmy. Bronie, lunety, wyżywienie, amunicję. Jeżeli zostaniemy zabici, tracimy je. I jeżeli nie dobiegniemy dość szybko w miejsce, w którym umarliśmy, a gramy na trybie multiplayer, to ktoś może przyjść po dany ekwipunek i nam go zabrać. Czyli krótko mówiąc, no, trzeba być uważnym i albo umierać w dobrych miejscach i zapamiętywać miejsce na mapie, albo po prostu grać na single player. Chociaż uwierzcie mi, zabić tyranozaura w pojedynkę nie będzie łatwo. Oczywiście będzie też ranking serwera, który będzie oparty na ilości upolowanych dinozaurów. Czyli im większy dinozaur, tym większa punktacja. Punktowane dinozaury. To skoro dziki są do 1000, to tyranozaury będą do ilu? Będzie nie wiem, kratka obliczana na ilości zębów. I teraz mamy podstawowe wyposażenie i ekwipunek, czyli jakie mamy teraz jutro odblokowane bronie, które będziemy mogli znaleźć. Będzie tak, strzelba, shotgun 12x70, czyli coś jak The Hunter, zwykła pompka, Stutzer Express kaliber 700, czyli coś potężnego. Stutzer, może nie, karabin snajperski kalibru 308, improwizowany łuk, no i rewolwer 44. Do tego będziemy mieli do, że tak powiem, użytku naszego, tak, do użycia wiele przedmiotów optycznych, różne ubrania, które będą miały inny kamuflaż, spraye życiowe, health sprays, albo jakieś inne takie maskujące na zapach. Bardzo ciekawa rzecz. Wabik na triceratopsy, co mega naprawdę zastanawia, jak wygląda do cholery wabik na triceratopsy. Sekretne mapy, kawałki mapy, czyli jak wchodzimy do gry, mapa jest cała szara, ponieważ nie mamy jej odblokowanej. I dopiero jak skleimy mapę w całość, będziemy mieć widoczną całą mapę. No i oczywiście Settler Mate, czyli Dino Tracker, czyli taki Hunter Mate, tylko w epoce Kredy i Jurajskiej. No i oczywiście tam dojdzie jeszcze wiele innych informacji, o wielu dowiemy się dopiero jutro, ale póki co wrażenia możemy mieć dość dobre i oczekiwania też dobre. Jednak wszystko jeszcze przyjdzie nam się zmierzyć z ceną, bo nie wiemy, ile będzie to kosztować. A jak znamy twórców The Hunter, potrafią nas zaskoczyć nieraz ceną. Tak więc bądźmy dobre myśli i czekajmy do jutra. Tak więc dzięki wszystkim za wysłuchanie, no i do jutra.